To jest Rabdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Wiaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Młode wilki. Tak, dawno tego działu nie było, bo ostatni Młody Wilk gdzieś tam w 2011 roku. O, tak mamy... mówisz, jakby to już było kilka lat temu. Ten Młody Wilk się już zestarzał pewnie. Teraz maj, no i mamy kolejnego Młodego Wilka opolskiej sceny hip-hopowej. Jest z nami Bronek Bezkład. Witamy cię. Siemanko, siemanko. Jak w ogóle doszło do tego, że występujesz na festiwalu Before Camp? Szczerze mówiąc, nie wiem, co było konkretnym powodem tego, aczkolwiek dostałem po prostu wiadomość na Facebooku, czy nie chciałbym na czymś takim wystąpić, no i odpowiedź była oczywista, że jak najbardziej z wielką chęcią to zrobię, no i tak zostało. Czyli jest jakaś motywacja, prawda? Skoro do... Bardzo, bardzo duża. A grałeś już wcześniej jakieś koncerty? Czy w mniejszym gronie na przykład? Wiesz co, raczej była osiemnastka na przykład mojej koleżanki w metro i tam miałem okazję no tam jakoś bardzo dużo ludzi nie było, ale trochę jednak osób było i miałem okazję trzy swoje kawałki zagrać, ale tak poza tym to niestety nie. A jak wygląda w ogóle sytuacja z koncertami dla undergroundowych artystów? Ciężko? Ciężko powiem jest się gdzieś przebić, żeby gdzieś gdziekolwiek wystąpić? No, mi jak na razie no niestety nie było łatwo i mówię, to jest jak na razie pierwszy, zobaczymy, może coś już po tym koncercie będzie łatwiej szło, ale na chwilę obecną mówię, to jest pierwszy i było ciężko, a próbowałem coś sobie załatwić, ale niestety nie wychodziło mi to. Czy jest trochę tak, że trzeba się łapać każdej okazji, tak naprawdę? Dokładnie. A od kiedy tak naprawdę zajmujesz się rapem, nagrywasz jakieś kawałki? No z 2,5 roku jakoś tak, 2-3 lata można powiedzieć. Jak to się w ogóle zaczęło? Od zawsze chciałeś być raperem? To znaczy mam dwóch starszych braci, 7 lat starszego i 10 lat starszego. I no jednak no, zawsze z nimi byłem, to oni właśnie słuchali takiej muzyki i zarazili mnie tym wszystkim. Swego czasu jeszcze trenowałem kajakarstwo i tam też koledzy starsi byli ode mnie wszyscy i też właśnie słuchali rapu. Także miałem to wpajane, że tak powiem, od mało lata. No i później zacząłem w końcu pisać swoje teksty, nie wiem, mając 14 lat powiedzmy około. Zacząłem coś tam pisać, kolega miał jakiś tam sprzęcik, żeby to nagrać. No i tak powstał pierwszy track, jak już usłyszałem pierwszy raz w życiu siebie na słuchawkach, to stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić. No i efekty są takie, że cały czas nad tym pracuję i dwie płytki, które co prawda były tylko niestety wrzucone do neta i nic więcej, powstały. No i teraz pracuję nad trzecią, którą chcę już wydać w formie fizycznej, że tak powiem. Czy jak ta płytka będzie się nazywała? Czy to jest ten projekt, który... Tak, ekskluzyw projekt to będzie właśnie... jako trzecia płyta, nie? Ekskluzyw projekt. Nie EP, tak jak było zapowiadane. Było zapowiadane EP, ale zebrało się tak naprawdę tyle materiałów, tyle miałem pomysłów w głowie, że stwierdziłem, że jednak niestety ten plan będzie zmieniony i będzie to troszkę inaczej wyglądało. Będzie to normalna płytka. Podejrzewam, z 18 tracków na pewno się na niej znajdzie. A planujesz jakąś promocję albo klipy? Bo wiemy, że jeden klip był w ogóle, klip do kawałka o Opolu. Tak, był, ale to właśnie było z tej poprzedniej płytki, rzuconej tylko w neta. I plany jakieś są, ale to na pewno nadejdzie z czasem, tak? Na razie się zajmuję nad tym, żeby zrobić tą płytkę jak najlepiej, żeby to nie było, wiesz, pisane na siłę i żeby było, tylko chcę to zrobić jak najlepiej. Zastanawiam się nad każdym tekstem, nawet po napisaniu próbuję coś tam pozmieniać, żeby to było lepsze. I jak już będę miał taki pewny materiał, to na pewno coś będę nakręcał do tego jakiś klip i na bank coś powstanie jeszcze. Masz jakiegoś producenta, który robi dla ciebie bit, czy może sam zajmujesz się tym, czy w jakiś inny sposób, bo to jest zawsze też problem, myślę, początkujących raperów, skąd właśnie wziąć, bo producentów nie ma zbyt wielu. No jest to też przeogromny problem, niestety. Mam jednego kolegę, który robi to i robi to na bardzo fajnym poziomie,
Aczkolwiek jest już wciągnięty, że tak powiem, w inne projekty i ciężko jest mu cokolwiek skleić dla mnie. Także na chwilę obecną to nie nagrałem żadnego tracku na takim bicie zrobionym specjalnie dla mnie, tylko no niestety wszystko z neta jest ściągane, no i pod to. No czyli tak mniej więcej jak większość raperów. A nie myślałeś, żeby sam sobie robić bity? Wiesz, albo nie próbowałeś? Próbowałem, ale efektów tego nikt by nie chciał na pewno usłyszeć, także popróbowałem parę dni, ale powiedziałem, to na pewno nie jest dla mnie, nie? Ja się tym zajmować nie mogę. A tak jeszcze a propos tego klipu o Opolu, jesteś lokalnym patriotą? Wiesz co, kurczę, to jest w sumie długi temat. Jest wiele rzeczy, które mi się nie podoba w tym mieście, ale zdecydowanie więcej jest tych, które mi się podobają. No i na pewno mi się nie podoba to, że bardzo, bardzo mało rzeczy się dzieje w Opolu. To jest niestety ogromny defekt tego miasta. Ale zauważyłem, że teraz zaczęło się coś dziać w końcu, a to właśnie jakiś tam hip-hop na amfiteatrze, czy nawet tutaj właśnie na WSP się coś dzieje. Przychodzi także w kontekście kultury hip-hop, że mało się dzieje, tak? Znaczy, czy ogólnie? Też, ale też ogólnie, no. No załóżmy, nie wiem, na rynku powiedzmy, to tak na dobrą sprawę jakaś scena tam jest rozłożona 2-3 razy w roku na wielką orkiestrę i na Sylwestra i tyle. I tak naprawdę, wiesz, wyjdziesz o 23 na miasto, na Krakowską i tak naprawdę jak zobaczysz tam jedną czy dwie osoby, no to już możesz powiedzieć, że tam jest tłum, nie, o takiej godzinie, bo mało osób tam chodzi. Niestety. No takie jest moje zdanie, ja tak zauważyłem i nie mówię, że każdy musi się z tym zgodzić, ale no, ale takie są moje obserwacje. A to twoim zdaniem gdzie leży przyczyna tego? Nie wiem, młodzi ludzie nie mają pomysłów, nie mają, brakuje im zaangażowania, czy po prostu, nie wiem, miasto nie daje możliwości realizacji? Jak twoim zdaniem to wygląda? Ciężko mi jest powiedzieć z tego względu, że ja nigdy nie próbowałem czegokolwiek tam zrobić, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że przyczyna leży w tym, że miasto jest mało chętne do tego, żeby cokolwiek robić, bo jest to związane z tym, że trzeba wydać pieniądze, tak? I po prostu jest ciężko z organizacją czegokolwiek, a wydaje mi się, że wiele osób ma jakiekolwiek pomysły, żeby coś tutaj zorganizować, no ale niestety nie ma do tego możliwości. Czy to nie tak, że ten obraz trochę muzyki hip-hop jest zniekształcony? Albo inaczej, zniekształcony w umysłach tych, którzy no mogą właśnie, coś, bo są raczej, coś zrobić. Raczej osoby, które to na pewno się stereotypami na temat. Dokładnie, jesteśmy, wiesz, postrzegani. Jesteśmy postrzegani jako ci łysi w dresach i ci, co chodzą i chcą się ze wszystkimi bić, a nie za takich ludzi, którzy też mają coś w głowie, tak, są normalni, jak każdy inny i chcą zrobić coś w swoim życiu, tylko po prostu troszkę inaczej niż ci starsi, nie? Mówiłeś, że wydałeś już dwie płyty, no właściwie wrzuciłeś, tak, do internetu, że nie ma ich w wersji fizycznej, no i mamy chyba kawałki, tak, z tych, tak, dwa kawałki. Z tych płyt. No to co, puścimy? Moje miasto i Nie mów mi co dobre, nie mów mi co złe. To który wybierasz? No to właśnie do kawałka Moje miasto był ten klip zrobiony. No to niech to będzie to kawałek na to początek. Niech będzie my za chwilę, myślę, wrócimy z konkursem rapdycji, no tak? Tak, którym do wygrania płyta Dioksa i Returnersów. No i wracamy również za chwilę z dalszą częścią rozmowy, tak więc bądźcie czujni, bo za chwilę będziecie mogli wysłuchać dalszej części wywiadu, no i wygrać oczywiście płytę Dioksa w naszym konkursie. Złoty medal zdobył. Na podium się wdrapuje. Dziękuję wszystkim! Dziękuję! Konkurs Rapdycji. Tak jak słyszeliście, pora na konkurs Rapdycji. Przypominamy, że z nami jest nasz gość Bronek Bezkład i właśnie on dotrzyma tradycji i zada pytanie konkursowe. Pytanie jest następujące. Przed chwilą żeśmy rozmawiali na temat moich planów, na temat tego, że chcę zrobić kolejną płytkę, która będzie w formie fizycznej. I teraz pytanie dla tych, którzy czujnie słuchali tego, o czym mówimy. Ile planuję nagrać tracków na tą płytkę? Ile ma tam znaleźć się tracków? Tak, odpowiedzi ślijcie na maila rapdycja@gmail.com. Powtarzamy pytanie, ile tracków znajdzie się na najnowszej płytce naszego gościa. Tak, odpowiedź padła już podczas tego wywiadu, tak więc jeżeli słuchaliście uważnie, no to nie będziecie mieli problemów z odpowiedzeniem poprawnie na to pytanie. A pierwsza osoba, która uczyni to najszybciej, zgarnia płytę Dioksa i Returnersów Backstage, którą dziś zresztą omawialiśmy. Tak,
ta płytka poleci na pewno do zwycięzcy. A my wracamy do rozmowy. Mnie bardzo w ogóle ciekawi, jak wygląda tworzenie, takie amatorskie tworzenie klipu, bo właściwie zakładam, że gdzieś tam sam latałeś z kamerą. Wszystkim się zająłeś? Składanie i tak dalej? Bardzo, bardzo dużo pomógł mi tutaj mój kolega, Bartek Krzyżanowski. Pozdrowienia dla niego zresztą. On miał sprzęt w postaci aparatu, po prostu z nagrywaniem HD, ale potem to jakoś tam w sklejaniu tego wszystkiego to jakoś się trochę pogubiła. I on też to sklejał. No i dopiero tak naprawdę po kilkukrotnym obejrzeniu tego, żeśmy stwierdzili, że klip powinien być bardziej dynamiczny, zdecydowanie jest mało ujęć, mało różnych tam takich, mało rzeczy pokazaliśmy po prostu w tym klipie, które powinniśmy pokazać. No i tak jak powiedziałeś, no sam jakoś wymyślałem sobie, co bym chciał mieć na tym klipie, jak to powinno wyglądać. No i właśnie przez to, że był to pierwszy klip, to nie do końca było to tak, jak jednak sobie to wymyśliłem. Nie? A nie próbowałeś się wzorować na takich tradycyjnych klipach hip-hopowych? Szczerze mówiąc... No bo ja nie wymagam też jakiegoś klipu, który ma od razu swoją historię i tak dalej, fabułę, tylko prosty klip hip-hopowy, gdzie jest kilka ujęć w kilku miejscach. Znaczy, nie wzorowałem się na jakimś danym klipie, po prostu troszkę tych klipów jednak obejrzałem, no i wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej prostszych klipów, jakie w ogóle widziałem, bo tak jak mówię, jest tam za mało ujęć według mnie i po prostu powinien być zdecydowanie bardziej dynamiczny, nie? Nic tam się szczególnego nie dzieje, jest to bardzo, bardzo prosty klip. A jak będzie z nową płytą? Pojawią się jakieś klipy? No właśnie zapowiadający może album? Na pewno coś będzie, ale mówię, jeszcze nie wiem. Nie chcę mówić jakiejś konkretnej daty, jakieś tam pomysły są na to, ale nie chcę mówić konkretnej daty, bo tak to w życiu bywa, że przeważnie to i tak jest potem obsuwa jakaś i potem są pretensje, także ja na razie na pewno coś będzie, aczkolwiek nie powiem konkretnej daty. Czyli premiera lotna, tak? Dokładnie. A mam jeszcze takie pytanie a propos, wrócę tutaj do klipów. Czy nie myślałeś, nie pisałeś na przykład do jakiejś wytwórni filmowych? Chociażby do... No dobrze, dobrze. Nie, bo tutaj myślałem, że o co innego ci chodzi. Nie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to nie. Ja wiem, że to jest związane z kosztami, ale na pewno dokładnie. Jakość tego klipu od razu poszłaby w górę i... Dokładnie, ale to tak, to był w ogóle totalnie spontan, bo ogólnie pomysł nakręcenia takiego teledysku to był totalnie spontaniczne coś, zobaczyłem po prostu wyskocz do tego, bodajże BRO tam był i po prostu tak sobie wymyśliłem, a to może też coś podobnego zrobię sam po prostu, bo jednak inaczej się słucha kawałka, jak jest jakiś... obrazek po prostu niezmienny, a inaczej jak jest tam jakiś filmik, nie? No i tak powstał pomysł, a jak już właśnie zagadałem z kumplem, który miał sprzęt odpowiedni do tego, no to żeśmy stwierdzili, że jak już mamy coś takiego robić, to może lepiej nakręcić parę ujęć i potem to posklejać i zrobić z tego taki skromny teledysk po prostu, nie? Bo mówię, na początkowo to miało być zwykłe, bez żadnych tam różnych klatek czy coś, miało być po prostu w jednym ciągu. Czyli zwykły one-shot, tak? Popularny dosyć. Może one-shot, bo to właśnie... No bo jeszcze jeden kawałek, zdaje się, tak? Nagrałeś właśnie taki one-shot do niego. Tak. I to nawet było tego samego dnia, co żeśmy nakręcali ten klip i to miało być w ogóle w sumie tylko dla mnie, ale stwierdziłem, że w sumie czemu nie, że można też to wrzucić na YouTube i tyle. To w ogóle dosyć popularna teraz forma nagrywania, może nie teledysków, bo ciężko to nazwać teledyskiem, ale dokładnie. Właśnie takich filmów, no bo raz, że one są dużo tańsze pod względem produkcji niż jakiś teledysk nawet mało zaawansowany, dużo też mniej czasu zapewne zajmują. No i na przykład Hukos tak wydał swoją ostatnią, na YouTubie można było odsłuchać jego kawałki właśnie w formie one-shotów. To też myślę jakiś pomysł właśnie, myślę też nawet dla undergroundowych raperów, na jakieś uatrakcyjnienie ich właśnie płyt czy albumów, materiałów. No, mam takie same zdanie. A nie wiem, nie myślałeś nad czymś takim kompletnie nowym, świeżym? Chodzi mi inaczej, chodzi mi o to, że teraz ciężko jest być właściwie świeżym
jest mnóstwo raperów, którzy są do siebie podobni. Ciężko zrobić coś, czego jeszcze nie było. Tak, właśnie. I od czasu do czasu pojawiają się, prawda, jakieś perełki, które wychwytuje jakaś wytwórnia. Nie myślałeś na przykład nad tym, nad jakimś takim pomysłem na siebie, czymś takim totalnie charakterystycznym, że wiesz, nikt cię nie będzie mógł pomylić z nikim, z kim innym. To znaczy, wiesz, to też nie jest takie proste, nie? Jakby ja rozumiem, wydawało, że to nie jest hop-siup i jest on charakterystyczny. No, tak, że... staram się zrobić coś takiego i myślę, że właśnie na tej płytce, którą teraz szykuję, będzie parę takich rzeczy, których ja uważam, że jeszcze nie było. Zresztą właśnie będę grał część materiału właśnie na tym koncercie, o którym żeśmy mówili, tym hip-hop campie w Opolu, no i tam będzie można troszkę usłyszeć. Mam Czyli naprawdę bardzo dużo pomysłów. Materiał, tak? Tak, będzie właśnie, tam zagram dwa kawałki, które będą na tej najbliższej płytce, ale staram się cały czas robić coś nowego, coś, czego wydaje mi się, że jeszcze nie było, no ale mówię, nie jest to łatwe zrobić coś takiego i łatwo wpaść na taki pomysł, nie? Myślałeś o jakiejś współpracy z tutaj opolskimi artystami, nieco bardziej już znanymi, jak chociażby, nie wiem, Okoliczny Element, czy Mocne Wersy? Jeśli chodzi o Mocne Wersy, to znam Szczuba osobiście, także jak będzie jakaś okazja, to pewnie pogadam z nim troszkę na ten temat. Jeśli chodzi na przykład właśnie o Okoliczny, to chłopaków znam bardziej z widzenia, bo mieszkamy niedaleko siebie niż osobiście. No i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tych właśnie bardziej znanych, że tak powiem, artystów z Opola, no to nie znam tych ludzi po prostu i jakieś tam pomysły były, jakoś coś tam chciałem zagadać, ale jak na razie... Są to tylko plany. No ale przed tobą pierwszy koncert, to myślę, że to jest dobre właśnie tak, miejsce, bo tak może właśnie. Się zmienić, prawda? No tak, i właśnie koncerty są takimi miejscami też, gdzie myślę, wszyscy się poznają, wtedy jakoś nawiązują kontakt. No i potem łatwiej na przykład nagrać jakiś wspólny kawałek, czy featuring, czy coś w tym stylu. Dokładnie. No, a myślałeś w ogóle o tym, żeby na przykład, nie wiem, uderzyć tutaj do naszej opolskiej wytwórni Step Records w jakiś sposób, no bo oni tu raczej promują artystów lokalnych, jest Okoliczny Element, są Mocne Wersy, Jarecki, DJ BRK, tak więc być może oni w jakiś sposób też by mogli pomóc. Jakiś czas temu wysłałem do nich maila, niestety odzewu nie było żadnego i potem tam koleżanka znała jakiegoś tam człowieka, który tam pracuje, dałem jej właśnie tą swoją drugą płytkę, żeby mu to tam podrzuciła. No i z tego, co wiem, to podrzuciła, ale no tak jak mówię, też nie było żadnego odzewu z ich strony, także próbowałem, no ale nic z tego nie wyszło. Czyli po prostu nagrywamy dalej, prawda? Ale to też musi się wpisywać ewidentnie w ten szablon wytwórni, prawda? Bo wytwórnia ma swój charakterystyczny styl. A ty czujesz się ulicznym raperem? Nie, ja znaczy... No bo Step właśnie wydaje raczej taki... No może poza paroma wyjątkami, Miarecki na przykład, no to raczej do ulicznego rapu go zaliczyć nie można, ale... Ale większość jednak raperów... No ale pojawił się można na takich kawałkach sposób... w Okolicznym, Miarecki pojawił tak, się... Tak, no można by w jakiś sposób podciągnąć pod uliczny rap. No to ja myślę właśnie, że u mnie jest podobnie, ja jakoś tak się z tym nie utożsamiam, aczkolwiek myślę, że w niektórych kawałkach coś by się na pewno znalazło pod to, aczkolwiek raczej się z tym nie utożsamiam. To nie jest jeszcze taki konkretny styl, tak? Wiesz co, znaczy... Czy bywa różnie? Bywa różnie, zależy od kawałka, tak? Ale nie, raczej nie mogę sobie powiedzieć, że jestem ulicznym raperem, bo raczej ja nie słucham takiej muzyki, ogólnie ulicznego rapu za bardzo nie słucham, także no, ciężko, żebym też coś takiego robił, nie? To czego w takim razie słuchasz? Kto jest dla ciebie numerem jeden w polskim rapie? No ja już od dawna bardzo mi się podoba, jak Eldoka nawija i jego mądrość ogólnie w kawałkach, tym mnie powala. Jeśli chodzi na przykład z Poznania, to też w sumie bardzo dużo i Słoń, i Scheller, i Paluch, Kobra, Rafi, też super płytka ta 200 ton. Także no, wszystkiego tak naprawdę po trochę, ale na przykład, nie wiem, totalnie nie jaram się Ciemną Strefą, na przykład to w ogóle tego nie słucham, przyznaję się.
Ja nie czuję takich klimatów. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre czy coś, tylko to nie jest dla mnie po prostu. Ja takiej muzyki nie słucham i to jest przyczyną tego, że ja szczerze mówiąc nawet nie znam tych kawałków. Bo przesłuchałem parę i po prostu mówię, to nie jest totalnie w moim klimacie. I muzyka zza oceanu, rap amerykański. Coś słuchasz, czy tylko polski raczej tutaj nasza? Wszystkiego po trochę, scena. Jeśli chodzi też o Amerykę, ale tak, że jestem jakimś tam, że tak powiem, psychofanem czegoś, to nie, bo jednak jak ja zacząłem słuchać rapu, to już jednak polski rap stał na dosyć wysokim poziomie i już wtedy był do tego łatwy dostęp i tak dalej, także ja się w sumie wychowałem na tym polskim rapie. Ja nie miałem jakoś tak potrzeby, że tak powiem, sięgania dalej, ale oczywiście, że słucham, jasne, że tak, tylko na pewno też w mniejszych ilościach niż polskiego rapu. Wiesz co, umknęło mi gdzieś pytanie, jak rozmawialiśmy, jak w ogóle zacząłeś nagrywać, o inspirację, ale o konkretną inspirację. Czy był jakiś konkretny kawałek albo wykonawca? Ale co, zanim nagrałem pierwszy, tak? No tak, mówiłeś, że bracia puszczali ci hip-hop, że byłeś trochę skazany na tą muzykę. Tak. Gdzieś, że leciała w twoim otoczeniu i czy jest jakiś konkretny kawałek, przez który zacząłeś nawijać, że stwierdziłeś, że wow, że też byś tak chciał? To znaczy, myślę, że jakiegoś takiego konkretnego kawałka nie ma, ale na pewno ogólnie... No to osoba, tak powiem, skład... No to mówię, bardzo, bardzo lubię to, jak nawija Eldoka i wydaje mi się, że to był taki wykonawca, który wpłynął na to, że ja zacząłem cokolwiek robić w tym kierunku, nie? No to mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. 21:29, jeżeli patrzę na dobry zegarek. No, 27 dochodzi po prostu. Tak, no bo jest kilka zegarków. Chociaż nie, 29 jednak. No widzisz. Konfrontując z trzema pozostałymi zegarkami na dwóch komputerach i na moim zegarku, stwierdzam, że 21:29. Wygrała większość, tak? 21:30 już. No i mamy rozwiązanie konkursu. O ile się nie mylę, to płytkę wygrywa Krystian. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście 18 traków. Ale teraz nie wiadomo, tak, który Krystian, bo dwóch Krystianów do nas napisało. No to nie się męczą. Ale powiemy tak, że to nie ten Krystian, który wysłał jeszcze 10 innych odpowiedzi. Tak, nie, no ten, który wysłał, bo tutaj mamy rzeczywiście sporo od jednego z Krystianów. Ale Krystian... Nie, jeden strzelił od razu w samo sedno. No właśnie, strzelił albo po prostu wiedział, bo uważnie nas słuchał. Myślę, że tak. Uważnie nas słuchał. Dla ciebie pozdrowienia, no i pozdrowienia dla całej reszty słuchaczy. Do Krystiana leci płytka, najnowsza płytka Dioksa i dzisiejsza płyta Rapdycji, czyli Backstage. Naszym gościem był Bronek Bezkład. Dzięki ci wielkie za to, że do nas spadłeś i trochę porozmawiałeś. Dziękuję, Aszka, również dziękuję. Tak jest, życzymy powodzenia przy wydawaniu kolejnych płyt, być może już wkrótce na legalu, no a my kończymy jeszcze jednym z twoich utworów, tak? Nie mów mi co dobre, nie mów mi co złe, tak? Zgadza ten się. Utwór już teraz na naszej antenie, a my słyszymy się za dwa tygodnie. Tak, za dwa tygodnie. Tak jak już mówiliśmy, Rapdycji niestety nie będzie z racji piastonaliów studenckiego święta, ale nie dlatego, że my świętujemy i nie będziemy nie w stanie poprowadzić audycji, ale inne wydarzenia na naszej antenie będą miały miejsce, ale tak jak mówiliśmy... My to nawet bardzo chcieliśmy. No właśnie, nie było nam dane. No, ale będzie nam dane za dwa tygodnie, także do usłyszenia za dwa tygodnie. Rapdycję prowadzi dla was po mojej prawicy Piotr Stokłosa, a po mojej lewicy Konrad Wiaderek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.